Właśnie otrzymałem najdziwniejszą paczkę w historii tego kanału. W sensie jeszcze nie wiem, co jest w środku, natomiast chodzi mi, że dosłownie najdziwniejszą paczkę dostałem w historii swojego kanału. Dosłownie nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek tak dostanę paczkę. Zostańcie i posłuchajcie. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Może wielu z was obserwuje i ogląda mnie tylko tutaj. Być może jesteście tu pierwszy raz i jeszcze tej subskrypcji nie kliknęliście. Polecam więc, bo witam na chyba największym w Polsce, bo coś się zmieniło, nie wiem, bo w ostatnim czasie, ale chyba nie. Największy w Polsce kanale, który zajmuje się alternatywami oraz podróbkami klocków Lego. Możecie, tak jak mówię, mnie oglądać tylko tu i nie wiedzieć, że oprócz tego prowadzę jeszcze swój bazowy kanał z klockami właśnie Lego. Oprócz tego żyję z tego, że prowadzę swój sklep przystańklocków.pl. No i na tej przystani sprzedaję, jak można się domyślić, klocki Lego. Jakiś czas temu sprzedałem pewną figurkę. Minął tydzień, dostałem wiadomość, że ta figurka będzie do mnie zwrócona. Mówię, no szkoda, wiecie, człowiek nie lubi takich sytuacji, kiedy coś sprzedaje, a później mu to wraca, bo człowiek się już sprzedał, że na przykład za ten hajs kupił już kolejne klocki pod sprzedaż. No nieważne, nie będę was teraz biurokracją tutaj zarzucał. Jak chcecie się dowiedzieć trochę więcej o prowadzeniu klockowego biznesu, zapraszam was teraz na mój bazowy kanał, gdzie taką serię prowadzę, chociażby o prowadzeniu biznesu. Niemniej, no wiecie, figurka, którą wysłałem, była taka. Koperta, w którą ją wysłałem, też no, nie była w sensie jakaś specjalnie duża. Tymczasem przyszło mi coś ogromnego, bo dokładnie to taka folia mi przyszła. Mówię, co jest? W środku takie coś. Mówię, co jest? I zapaliła mi się lampka. A może wiecie, nie brakuje ludzi, którzy wiecie, odsyłają coś innego niż zamówili. Ja już, kamerka, mówię, będę to otwierał teraz na live, wiecie, jakby to, że mi dowód, że coś innego mi odesłano. Oj, jakże bardzo się myliłem. Był również w środku list. Mówię, co? List? Dzień dobry, zamówiłem u pana figurkę Ghost Ridera, jednakże jestem zmuszony ją zwrócić. Bardzo przepraszam za wywołane zamieszanie. W ramach przeprosin wysyłam również zakupiony przeze mnie jakiś czas temu wyrób klocko podobny. Mam nadzieję, że wzmocni oraz bogaci on WTF City. Pozdrawiam serdecznie. Powiem wam szczerze, że tak dziwnej dostawy prezentu od was jeszcze nie miałem. Dostaję kupę prezentów od was, wiecie, na urodziny, czy jednego, czy drugiego kanału, czy po prostu od święta, ale żeby ktoś mi stwierdził, że nie kupi figurki, odsyła. Pomysł super, ale... Ale mam tego prośbę, nie róbcie tak. Nie róbcie tak, bo to tak nie do końca jest. W sensie, wy mi zwracacie tą figurkę, ja zwracam kasę, ale ja na tym i tak dużo tracę. Nie tylko czasu, ale na przykład nie zwracają mi, wiecie, za kopertę, za wysyłkę też tam są różne jaja, z opłatami też nie do końca pełni mi zwracają i tak dalej. Nie róbcie tak, bo jestem stratny. Ale dobra, teraz zostałem, moi drodzy, więc zobaczmy, co tam dostałem od tajemniczego fana. Fana, no tajemniczego, może fana też, no bo w sumie, wiecie, z jednej strony oczywiście super miło, nie? No bo jakby, tak jak mówię, no tutaj stratę poniosę, ale no dostałem coś, co mi tą stratę pozwoli jakby wynagrodzić. Wow, ale takich rzeczy to się nie spodziewałem, moi drodzy. No... Takich rzeczy to się nie spodziewałem, no jeżeli chodzi o faktycznie wzmocnienie WTF City, no to to jest faktycznie coś, co WTF City na pewno wzmocni. Wow, tajemniczy kolego, który mnie zapewne teraz oglądasz, no bo jakby zgaduję, że jesteś moim fanem. Czy to jest wszystko to samo w ogóle? Chyba tak, nie, są różne w ogóle hipole. Snajpery, wszystko, o kurcze, no. No to mnie teraz zaimponowałeś. To mnie teraz zaimponowałeś, kolego. Całkiem w ogóle spoko nadrukowi ci żołnierze. Mamy również tarczę z buzią. W ogóle bardzo dużo tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Otworzę sobie jednego, żeby oczywiście teraz to przetestować. Aczkolwiek zastanawiam się, czy nie trzeba będzie zrobić osobnego odcinka. Jednakże teraz zostałem, wiecie, zaskoczony trochę. Nie spodziewałem się, wiecie, myślałem, że tam będzie jakaś, mówię, padaka, że to przyjdzie, wiecie, ktoś mi wysłał jakąś podróbkę za 5 zł z marketu i tyle, mówię, faktycznie było dość dużo, ale no czegoś takiego to się kompletnie nie spodziewałem. Duże zaskoczenie, naprawdę, i pozytywne, tym bardziej, że figurki nie wyglądają, w sensie, jakoś źle. Oczywiście, to srebro wygląda tak sobie, bo, ale to nawet z Lego wygląda tak sobie, tu nadruk na plecach wygląda, no krzywo, mocno.
Buzia w miarę spoko, ta tutaj też. No te nadruki troszkę pozostawiają do życzenia. Mogłoby być tutaj z nimi ciutkę lepiej. Natomiast na pewno na wielki, ogromny plus zasługuje to, że spójrzcie, zadrukowane są boki i to jakże pięknie. Nóżki i rączki zarówno. I troszkę szkoda, on już ma dwie gwiazdki, już go dwie policje gonią. I troszkę szkoda, że ten nadruk nie jest jakiś perfekcyjniejszy. Chociaż jak teraz patrzę jeszcze tutaj to... zgaduję, że to ma być tu. Szkoda, że też nie ma rzeczywiście żadnej instrukcji, na tym też będę ubolewał. No kurczę, ej, no naprawdę prezentuje się to w porzo. Spójrzcie, ile saszetek, ile wszystkich saszetek, kieszonek, ile wszystkiego, czy rączki. Rączki wchodzą minimalnie za lekko, ale jest ok. Z tyłu również, spójrzcie, jeszcze mam tutaj uchwyt na coś. Na co to jest uchwyt? Wow, jeszcze napaśnik mamy. Kurczę, ej, naprawdę w porzo figury. Mega w porzo figury, patrzcie co tu się dzieje, to nagle wiecie, myślałem, to jest jakiś randomowy żołnierz, ten policjant, a to kurczę normalne wojsko, nie? Totalne wojcho z tego się zrobiło. Troszkę nam tutaj się za łatwo rozpada, więc no klasyka podróbnictwa, bardziej do, wiecie, do makiet niż do zabawy, ale spójrzcie jak on jest tu wyposażony. Sami widzicie chyba, że lekko mnie przytkało, kurczę, nie drę tu japy jak zawsze, lekko mnie to przytkało, kabury, wszystko. No nie spodziewałem się takiej jakości, no i tak, to zdecydowanie jest coś, czego WTF City potrzebuje. Jak będzie z elementami wyłamywalnymi, no robią to bez problemu. Mamy tutaj dwie słuchawki, ale tych słuchawek nie założymy mu. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię chyba. Słuchawek mu nie założymy, więc to pewnie rzucę do każdego pakietu, ale tylko do niektórych rzeczy wchodzi, bo nie widzę tutaj kompletnie... Spójrzcie, tu jeszcze latareczka. Nie widzę tu kompletnie, żeby to gdzieś miało mi wejść, chyba że tak po prostu jest nakładnie. No nie, nie widzę tam tego, żeby miało tutaj jakoś wejść, chyba że jeszcze wiecie, w taki oto sposób. Tak, to chyba ma działać w taki oto sposób. No, to ma działać w taki oto sposób. Boli oczywiście to, że tutaj buźkę widać z tyłu i że ten element, który teraz dałem, troszkę tak lata, nie? Ale wiecie, nie można mieć wszystkiego. Spójrzcie, mamy radyjko, mamy granaty, mamy kurde, ej, naprawdę. Patrzcie, jaki fajnie wykonany granat, jak fajnie wykonany gnat. No radyjko troszkę pozostawia do życzenia, bym powiedział. A tutaj co mamy? Co to jest? To jest jakieś też, nie wiem, spadło. Nie do końca wiem, co to jest. No jakaś kamerka z czymś, ale nie mam pojęcia. Teraz tak, najważniejszy test. To pasuje do tego, pasuje przepięknie do tego. Oczywistym jest, że się nie chyci i będzie wypadać, ale pasuje. Radyjko, drugi test. Czy radyjko będzie pasowało do... tu? No kurczę, troszkę szkoda, że on tak się rozpada. Czy radyjko będzie pasowało tu? No nie pasuje za bardzo. Pasuje do ręki. Też nie pasuje za bardzo. Radyjko jest fotomontażem trochę. Granat, jak będzie pasował? Czy granat gdzieś tutaj wejdzie? Granat. Czy granat wejdzie tu? Nie. Ale granat może być chycony. O, w ten sposób się granat trzyma. Tu widzicie, tu się granat trzyma tak. Lepiej teraz chłopie nie siadaj. No kurczę, może coś źle robię. Może to jednak będzie pasowało. Gdzieś tam kiedyś, tu ten mówię pistol, no i najważniejsza ta brońka, wykonana bardzo, bardzo ładnie. Kurczę, jeżeli jesteś tu człowieku, co mi to wysłałeś, napisz. Nie będę już cię krzyczał na ciebie, że mi zwróciłeś figurkę. Nigdy nie krzyczałem tak naprawdę oczywiście. Ej, naprawdę, do makiet prezentuje się to wow. Nie, no bez kitu, to musi dostać osobny odcinek, ja muszę otworzyć każdą z nich i ci również dostałem, wiecie, dzisiaj to bez przesady, bo to by mówię, wtedy trwało tutaj chyba z pół godziny ten film. Troszkę jest tu oczywiście wad, nawet troszkę dużo niestety, ale wygląd ogólnie tego robi naprawdę dla mnie, a nie jestem z Podlasia, dla mnie się to podoba. Nie mam pojęcia tylko co to może być to, no ten brak instrukcji tu troszkę boli, faktycznie, ale no ciekawe, czy to jest jakaś dodatkowa kamerka zza pleców? Nie wiem, chociaż patrzcie, ma to sens, kamerka zza pleców. No ale nie wiem, tak jak mówię.
Natomiast naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tych figurek i w ogóle tej paczki, bo tak jak mówię, no spodziewałem się, że a ktoś mi odesłał, to jakiegoś paścia jeszcze wysłał, wiecie, a niech ma chłop, miałem to wyrzucić, to niech ma, a tu proszę, kurczę, naprawdę to jest coś solidnego, zresztą dużo wartego, bym nawet powiedział, więc jestem niezmiernie ciekaw, chociaż tu widzę, że większość dodatków chyba jest bardzo, nie, tu jest shotgun na przykład, wow, nie, to musi dostać swój odcinek, absolutnie. Więc dzisiaj was żegnam, ale spotkamy się z tymi figurkami już niebawem, bo naprawdę wow, wyglądowo mega wow. A Ghost Rider wraca do sklepu, żeby go nie zastrzelić typki. Dzięki za kolejny wspólny film, naprawdę, jak widzicie, nawet mnie trochę zatkało wygląd tych figurek, jakże jest dobry i dopracowany w dzisiejszym odcinku. Ale zostawcie subskrypcję, by nie przegapić przyszłych. Jak ja już zbuduję się z nimi o swoje, to może będę więcej gadał na odcinku z recenzją wszystkich figurek, nie? Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!